To Gra Legia, kolejny odcinek naszego programu. Spotykamy się w piątek, 31 lipca, nazajutrz po przerwanym meczu Ligi Europejskiej w trzeciej fazie tych rozgrywek. Kukshi kontra Legia, 2-1 prowadziła warszawska drużyna, kiedy to rzucony przez chuliganów gospodarzy kamień trafił w głowę Andrzeja Dudy. Sędzia postanowił mecz przerwać. No i to będzie w jakiś sposób punkt główny naszej dyskusji. Może nie sam czyn chuligański, ale generalnie ten wyjazd, ta misja albańska Legii Warszawa. To chciałbym tak, przywitać współprowadzącego Bogusław Leśnodorski. Dzień dobry. Jest z nami także Janusz Panasewicz, lider, frontman Lady Punk, kibic Legii. Witam. I mistrz świata w siatkówce Karol Kłos, także wielki fan Legii Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. To panowie, co się wydarzyło wczoraj w Albanii, nie widzieliśmy, bo nie było transmisji wpierw, a później jak już była, to była za mgłą albo ktoś obiektywy mlekiem zalał. Później zobaczyliśmy jedną bramkę, w powtórce drugą, czyli najpierw Nikolić, a później Rzeźniczak, no i ten nieszczęsny incydent. Jak wy w ogóle się do tego odnosicie, bo wydawałoby się, że żyjemy w cywilizowanej Europie, ale chyba jednak nie do końca. Ja myślałem, Janusz Panasewicz. Ustawiłem się już, w ogóle usiadłem w domu, mówię, będzie fajnie, obejrzę sobie fajny mecz. Jeszcze po tym, co zobaczyłem w Poznaniu, to się nastawiłem na coś fajnego, nie? Że przeżyję jakieś fajne emocje i nie ma. A poczekaj, mówisz w Poznaniu z Bazyleą. Tak. To nie przeżyłeś emocji? Nie. Wręcz przeciwnie. A czytałem twój wpis na Facebooku w ogóle, Matko Święta, nie podobały ci się stroje. Znaczy nie, podobały mi się, tylko nic mi wtedy przestało wszystko podobać w takim sposób. Wiesz, nie umiem zrozumieć, jak można mistrz Polski, wiesz, gra z drużyną zupełnie według mnie w średniej klasy europejskiej. To nie jest jakaś wyjątkowa drużyna i nie gra. Słuchaj, nic. No 1/8 finału Ligi Mistrzów przed rokiem. No tak, ale styl, w jakim oni grają od lat. Przecież nie mają tam jakichś wielkich gwiazd, mają organizacyjnie wszystko to fajnie poukładane, to widać. Jest to Szwajcaria, ale żadnego tam wirtuozerii w tej ich grze nie ma, więc myślałem, że przynajmniej coś tam powalczy, ale to nie o to chodzi. Wracamy do tego meczu wczorajszego, no więc dla mnie, ja myślałem, że już tak naprawdę nie ma takich miejsc, no coś się słyszy czasami, że gdzieś tam Podgorica, nie, czyli Czarna Góra, czy coś takiego, że takie rzeczy się zdarzają. Myślałem, że Albania, o której wcześniej rozmawialiśmy, że już jest w NATO, że tam się takie rzeczy nie dzieją, no ale zobaczyłem to i po prostu nie wierzyłem, więc to jest jakiś skandal zupełny. No to w ogóle kwestią jest, jak taki stadion mógł zostać dopuszczony do rozgrywek europejskich na takim poziomie. Już chyba nie ma kategoryzowania, czy to jest faza pierwsza, druga, czy trzecia. No generalnie chyba nie masz stadionu, wypad z europejskich pucharów. No kurczę, kryteria są nieubłagane. Skąd się wzięły te kamienie na tym stadionie? No właśnie, to jest też pytanie. No chyba nie przemycili w kieszeniach. Słyszałem, że tam odrywali kawałki betonu, ale idea taka jest. Silni Albańczycy. Tak, idea. I ja jestem akurat za duchem sportu, żeby tych ograniczeń było jak najmniej i no było to przykre, bo zostało zagrożone zdrowie zawodnika. Tych przedmiotów tam latało dużo więcej, więc to akurat po prostu był pech, że on został trafiony w głowę, no bo to też prawie tak przycelować to nie jest prosto. No tam były takie ujęcia, gdzie butelki i tutaj masa tych butelek leci w kierunku polskich piłkarzy. No największy kłopot i problem związany z tym meczem to po prostu na bardzo, bardzo niskim poziomie organizacja. Podobno trener Berg wchodząc, pokonując któreś drzwi, zostawał z klamkami w dłoni. No tak, no zdarza się. No, są... To nie zdarza się, no, albo ma się obiekt, znaczy który można zabrać. To mnie zawsze dziwi, że skoro są takie przepisy UEFA, nie? Takie dość ostro tam stawiające różne, wiesz, kryteria, że tak i tak jakieś standardy muszą być, to dopuszczają te drużyny, wiedząc, że tam żadnych standardów nie będzie. To jest dla mnie dziwne. Ja rozumiem, że może być taka idea, żeby spropagować sport, piłkę nożną i w takich krajach jak Albania, ale to słabo wygląda. Znaczy właśnie wydaje mi się, że trochę UEFA wyprzedziła standardy, powiedzmy, Unii Europejskiej i trochę tak poszła szeroko, jeśli chodzi o dopuszczenie tych krajów, które cywilizacyjnie czy kulturowo jeszcze do tej Europy kawałek mają, nawet jak się starają i należy im pomóc się starać i tyle. Karol, wy na miastkę tego, co wczoraj wydarzyło się w Albanii, to macie za każdym razem, kiedy jedziecie do Iranu podobno. No ja w tym roku nie miałem okazji być w Iranie, a co do wczorajszego meczu, no to całe szczęście, że nic się nie stało. Widziałem, że Andrzej Duda wstawił zdjęcie dzisiaj bodajże rano gdzieś tam, że jest cały i zdrowy, więc to całe szczęście, że tam dużo gorszej sytuacja nie miała miejsca. No tak, my jak jeździmy do Iranu, to jest naprawdę głośno i myślę, że nigdzie nie na świecie... Nie tylko głośno, no Karol, mów prawdę, jak tam jest.
nigdzie na świecie chyba nie jest tak jak na boiskach siatkarskich, tak jak w Iranie. Ja w tym roku nie miałem okazji być tam pojechać. Chłopaki pojechali dwa mecze, jedno zwycięstwo na takim terenie. Tam naprawdę poległy najlepsze zespoły, najwięksi mocarze. Jadąc do Iranu, 12 tysięcy. No ale w końcu to my jesteśmy mistrzami świata, więc większych mocarzy nie ma na razie. Nie, ale poczekajcie, bo mnie to interesuje. Abstrahując od wątków sportowych, co myśli sobie sportowiec, czy on gdzieś z tyłu głowy... W Iranie jest ciężko myśleć, szczerze mówiąc. Dobra, ale co, powiedz mi, ale to co, to jest tak jakaś taka presja na... Właśnie, na, czy ty czujesz przeciwną? Cały czas, tak jak na innych siatkarskich boiskach są zakazy, zakaz trąbienia, wnoszenia trąbek i tak dalej, tam nie ma nic, tak, tam wszyscy krzyczą... Cały czas jest doping. Nie, jak dla mnie to nie urażając żylety, bo żyleta jest fantastyczna, ale wrzucić takich kilka żylet do zamkniętego pomieszczenia. No tak. No, zamknięte pomieszczenie to pewnie jeszcze jest. Tak, to potęguje wrażenie. Tak. Wrażenie jest inne. Nie, ja mam tylko pytanie, chociaż akurat żyleta jest bardzo kulturalna w porównaniu do tych. Ja nie byłem nigdy zawodowym sportowcem, więc powiedzieć nie mogę. Natomiast zastanawia mnie, i tu Karol może najwięcej z nas powiedzieć, czy sportowiec wychodząc na boisko w ogóle myśli, zdaje sobie sprawę, gdzieś jego percepcja chłonie to, co dzieje się na trybunach. Czy jest tak sfokusowany już na mecz, na swój występ, na schematy gry, jakie zostały ustalone, że on w ogóle ma to kompletnie gdzieś. Myślę, że na innych halach, tak jak mówisz, jesteśmy skupieni, ale w Iranie się naprawdę nie da, bo ciężko jest wykrzyczeć słowo do swojego kolegi, partnera z boiska, bo tego nie słychać po prostu. Jest tak głośno, że po meczu... Aklimatyzacja tam jest przynajmniej w tej chwili? Nie ma. Nie ma. Tam jest wilgotno, jest gorąco, jest głośno i po meczu naprawdę to zostaje w uszach przez cały dzień. Zresztą można było zobaczyć teraz w tegorocznej Lidze Światowej, że chłopaki już byli przygotowani na to, mieli stopery w uszach, po prostu odcięli się od tej całej publiki. Janusz, ty lubisz kozaków w drużynach piłkarskich, prawda? No takich gości, którzy nie pękają. No, i Andrzej każdy Duda, lubi kozaków. I Andrzej Duda, powiem ci, już abstrahując od tego wczorajszego wydarzenia, kiedy podniósł się inny z nami takich, którzy by się rozbeczeli albo by chcieli uciec, gdzie pieprz rośnie, no bo jest obawa, no to jest też naturalne, że ludziom towarzyszy strach w takich sytuacjach ekstremalnych, ale to jest gość. No jest to, wiesz, ja nie wiem, bo to jeszcze nie wiadomo, czy on nie był trochę w szoku, wiesz, bo to dostać kamieniem to i to naprawdę... nie mało, to nie był kamyczek. Nie, no to co Kuchy tam niósł, to był kawał takiego, wiesz, bruku, więc to jest, wiesz, no... Nie wiem właśnie w jakim stanie, bo tam zawołali zaraz karetkę, nie? Tak to jakoś wyglądało, a później już był opatrunek i on już był gotowy, koszulkę zmienił, że chce wyjść, więc... A może był wkurzony po prostu, że wiesz, coś takiego się dzieje i miał taki, wiesz, nakręcenie na tą grę. Może tak było, ale w każdym razie, no... to nie jest łatwe grać tam i tak myślę i dostać kamieniem i jeszcze mieć ochotę wyjść, to podziwiam. Pech go prześladuje, prawda? No tak, tak, ale to jest chyba też... domena młodych zawodników, którzy po prostu nie kalkulują i nie mają trochę doświadczenia i wsadzają głowę i nogi czasami tam, gdzie zawodnicy bardziej doświadczeni zrobią to sprytniej, ale ma charakter i mam nadzieję, że w drużynie Legii są sami tacy zawodnicy, choć mina Kuchego i to, co później mówił, że usłyszał dźwięk taki, jakby coś pękło albo było zderzenie dwóch poważnych ciał, to przez chwilę nawet on był przestraszony, nie to on dostał. Słuchajcie, ale widzieliście, były też fragmenty, takie przebitki na piłkarzy Kukshi, którzy pokazywali sobie rozmiar tego kamienia i oni też nie wierzyli, że coś takiego mogło wpaść, a po drugie trafić kogoś w głowę. No też zdawali to sobie sprawę. Rozmawiamy o tym, że tych przedmiotów musiało lecieć bardzo dużo, bo to nie jest tak, że jeden poleci i od razu trafi. Powiedzmy sobie, że to był pech i incydenty się zdarzają na wszystkich stadionach i tu jakby bym tego nie roztrząsał. Problem polegał na tym, że to był standard funkcjonowania tego stadionu czy tej publiki przez 60 minut i tych przedmiotów było bardzo dużo i jednak organizatorzy powinni nad tym zapanować, no bo nad pojedynczymi przypadkami się nie da zapanować, zawsze się może znaleźć jakiś gość, co coś tam rzuci, ale kiedy... No tak, pamiętamy kiedyś, co na Wiśle było, tak? Misiek. Tak. A swoją drogą wiecie, że go zatrzymali w Szwecji tym razem 29 lipca, bo tam też chyba w jakichś bojówkach brał udział, także i tam na rozrabia. Kto to jest Misiek? Nie znam tego pana, który rzucił tym nożem? Tak. Nóż w głowę Dino Baggio. Pamiętasz? No pamiętam, pamiętam. To ja pamiętam. Dobra, słuchajcie, kwestia ważna. Co zrobić?
Hipotetycznie, UEFA wyrzuca, kiedy rozmawiamy, tego nie wiemy, zespół albański z europejskich pucharów. Rozumiem, że za pierwszy mecz walkover, za drugi mecz walkover. Ale gdzieś ta pozycja była wpisana w budżet klubu. No, kibice by przyszli, zapłaciliby za bilet. No, dzień meczowy to dzień meczowy. I co się wtedy robi? Poniesiemy straty, ale to jest wpisane. Ale możecie się domagać rekompensaty ze strony Albańczyków na przykład? No to jest realna strata, jaką odnieśliście z powodu ich braku ich organizacji. Znaczy chciałbym myśleć, że tutaj klub też albański jest ofiarą tej sytuacji i my, tak jak mówię, jesteśmy sportowcami, się skupiamy na grze na boisku i myślę, że nie będziemy robili żadnych... Dobra, to inaczej. Ile taki dzień meczowy daje dla klubu na plus? Kilkaset tysięcy złotych. Pół miliona? No, mniej więcej. No to pół miliona w plecy to jest kontrakt średniej klasy zawodnika na standardy Legii. No, tak myślę sobie, że słabe losowanie było po prostu. No co? Przepraszam, a czy to nie prezes Leśnodorski? Taką drużynę, no. A czy to nie prezes Leśnodorski domagał się właśnie Kukszy, a nie Mladosti Podgorica? Jak pamiętam. A ja myślę, na że to Twitterze? Wszystko jedno, nie? Chyba. Można by powiedzieć, że no tutaj pewne zdarzenia miały miejsce na stadionie, ale pewnie wyjazd do Podgoricy byłby trudniejszy, jeśli chodzi o funkcjonowanie poza stadionem, w związku z tym to deszczu podrynne. No tak, no to te tereny tak mają. Czy będziecie szukać, bo to też kibiców interesuje, jakiegoś sparring partnera, który zagrałby z Legią, albo zorganizować jakiś mecz? Szykujemy się do meczu, chcemy grać i na razie... Ale z Kukszy czy z kimś innym? Z Kukszy i na razie nic innego nie planujemy. My teraz mamy wolne. Może charytatywny jakiś mecz zagrać, siatkarze kontra piłkarze. Stefan Antiga był tu na stadionie. Mało czasu jest na zrobienie jakiegoś zorganizowania, a poza tym wiesz, żeby medialnie jakoś nagłośnić. To może koncert, Janusz, byście przyszli tutaj i to też i zabrali. Za mało czasu, bo poza tym pół Warszawy jest jeszcze na wakacjach, wiesz, trzeba brać to pod uwagę. Poza tym Murawa by nie doszła do siebie. No ale poczekaj, gdybyście ulokowali kibiców tylko na trybunach, na Żylecie. No, ale scena musiałaby stanąć na Murawie. Kiedyś stała po tej stronie, grałem tutaj, pucharowy mecz był Legia Lech, tam była scena po tamtej stronie przy kanaliku, kibice Legii byli po tamtej, oczywiście tutaj Lech, było wesoło. Rozmawiamy w ogóle, Państwo muszą wiedzieć, a tego nie słyszą w loży centralnej, i tutaj pierwsze wrażenie Janusza, który wszedł, było... To nie do pomyślenia, że ten stadion tak wygląda, jak wygląda, a kiedyś wyglądał inaczej. No tak, dla mnie to jest już, to, ja tu byłem wiele razy już na tym stadionie, na wielu meczach, więc dla mnie to już w tej chwili nie robi wrażenia, choć za każdym razem miło się na ten stadion patrzy. Natomiast mój kolega Janek Borysewicz, kiedyś tu graliśmy jakiś koncert, ale to był jakiś event, który się tutaj gdzieś dział w środku i on tak wyszedł wieczorem. Pięknie to wszystko było zaświecone, wiesz, były jakieś takie światła poruszające się i wiesz, wszystko fajnie widać. Spojrzał, mówi, Boże, ile ja tu meczy obejrzałem, to nie jest ten sam stadion. Mówi, ja tu pierwszy raz jestem, mówi, to jest zupełnie inny stadion. Podobno Murawa jest dokładnie w tym samym miejscu, tam metr przesunięcia chyba był, tak? W stosunku do poprzedniego stadionu. Można powiedzieć, że dokładnie w tym samym. Karol, ty ile miałeś lat, kiedy zapamiętałeś pierwszy mecz Legii, bo ty jesteś z Warszawy, wychowanek metra warszawskiego. Tak, ja może wstydź się przyznać, ale raz byłem tylko na tym starym stadionie, ale mniej więcej kojarzę, jak to wszystko wyglądało, więc nie do porównania. To, co teraz tutaj, no to jest, myślę, że światowa czołówka. No, wspaniały stadion. Ja lubię tu przychodzić, też dostaję zaproszenia, za które bardzo dziękuję. Zapraszamy. Ile razy byłeś na stadionie w ostatnim czasie? Oj, nie pamiętam, ale kilka razy byłem. Nawet ostatni mecz był chyba w tamtym sezonie z Wisłą. No, z racji tego, że nie mam za wiele czasu i też trenuję i gram, więc ciężko wpasować terminy. A kibicem Legii jestem od zawsze. Jestem warszawiakiem, tu się urodziłem. Urodziłem się niedaleko, bo na szpitalu na Solcu, więc to jest naprawdę spacerkiem 10 minut stąd. Ostatnio nawet sobie zrobiłem po meczu z dziewczyną taki spacerek. Więc pokazać jej, gdzie się urodziłeś? Tak, pokazać, gdzie się urodziłem, a przy okazji... Słuchaj, ale wiecie, co, to jest... Moich dwóch bliźniaków, nie? W tej chwili są tutaj gdzieś tam nad morzem jeszcze z babcią. Urodziło się tutaj na Czerniakowskiej, nie? I tak jedziemy, ja mówię, że już musicie do końca życia być kibicami tej drużyny. No jak na Czerniakowskiej się rodzisz, to kim możesz być? No tak. Tylko, jesteście przypisani. Twoje dzieciaki próbują sił w piłkę?
Próbują, fajnie grają, fajnie. Jeden i drugi, ale my mieszkamy za Warszawą, więc one tam na razie chodzą sobie do tego Zwaru Międzylesie. No poczekaj, bo ja ci robię teraz antre do negocjacji transferowych. I poczekaj, powiedz, jacy są dobrze, zapytam, na co mogą liczyć. Dobrze. Jeden broni, Julek broni, a Bruno to jest 2-7, lewy. 2-7 oni są, czy 6? 2-7. 2-7. 2-7, Bruno gra, jest lewy, gra wszystko na lewej stronie, bo akurat w tej drużynie, więc gra i obronę, i atak, i drugą linię, bo mają jednego z lewonożnego i on jest takim, wiesz, wrzuca te piły. Jestem zadowolony, zobaczymy, jak są już po jednym obozie, wiesz, takim były teraz na początku wakacji w Mławie, tam na takim jest taki obiekty, w tej Mławie pojechali z tej, bo tu akurat kadra chyba się przygotowywała do meczu z Gruzją, tak, na tym stadionie właśnie oni w Międzylesiu. Także no zobaczymy, co z nich wyrośnie. Na razie są tam, nie? No bo mają blisko domu, dla nas jest blisko tam podjechać, bo mieszkamy w Miłosnej, to mamy przez lasek 2 kroki. A zobaczymy, jak będzie dalej. Podobno szukacie alternatywy dla Tomasza Brzyskiego, tak żeby miał groźnego konkurenta na plecach. A 2007 rok to jest dobry czas. Myślę, że Brzytwa może tego nie doczekać. Myślę, że nie wytrzymać, bo taka presja na niego spadnie. Swoją drogą, wyobraźcie sobie, że to już taki mój trend, ten rynek 8-latków nawet jest rozpoznany nie przez menedżerów, bo na szczęście jeszcze ich w tym gronie nie ma, ale przez trenerów, którzy mają opisanych wielu zawodników. Wyobrażacie to sobie? Część pracy trenerów u nas w Akademii. Obserwowanie dzieciaków z drużyn, z klubów, z którymi gramy. I tak to wygląda. I do powiedzmy 12 roku życia się obserwuję tych chłopców, a później tych najlepszych staramy się przenieść do nas. Bo uważam, że tutaj, tak jak powiedział pan Janusz, że najsensowniejszym dla małych dzieci jest granie w piłkę jak najbliżej domu. Po prostu tak, i oszczędzenie czasu na podróże po mieście i strata czasu w samochodzie czy w autobusie jest szkoda tego i w młodym wieku sporo czasu, wiesz, się traci na dowożenie, ale z czasem pewnie będą chciały, no bo wiadomo, Legia jest Legia, nie? I myślę, że Bruno głównie, on myśli o tym, natomiast na razie to jest, wiesz, pierwsza klasa, dopiero do drugiej pójdzie, więc widzę, że wiesz, że ma spory talent. Zresztą Marek Citko kiedyś go obserwował, mówił, ojojoj. Muzycznie nie jest, ale piłkarz, ale wiesz, naprawdę... że to menedżer już teraz jest, tak, że... Ja wiem, ale obserwował go jak dzieciak, jak tam sobie się składał do tej piły, nie? Także zobaczymy, no na razie jest fajnie. Słuchajcie, ja siedzę cichutko, bo nie mam dzieci jeszcze. A menedżera masz? Nie. Sam jestem dla siebie menedżerem. I słuchajcie, właśnie. I bardzo mądrze. I słuchajcie, rynek siatkarski, ja też znam wielu menedżerów, cenię ich za ich fachowość, kompetencje, ale tak się zastanawiam, czy człowiek, który ma łeb na karku i nie wiem, ma rozeznanie no, w tym, co robi, z kim się wiąże, kto jest jego partnerem w rozmowach, no i może skorzystać z usług kancelarii prawnej, która jest w stanie przeczytać jego kontrakt i wskazać zagrożenia albo ewentualnie punkty, czy potrzebuje menedżera? Karol, jak ja mam zacząć? No zacznij. Ilu średnio z was w kadrze na przykład ma menedżerów, ilu nie ma? 50-50? Nie, myślę, że większość ma. Być może jestem rodzynkiem, który nie ma. A ile w siatkówce się odpala działki? 10% jest? To zależy od ale średnio? Od kontraktów. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo nie mam menedżera, dlatego się nigdy nie zastanawiałem nad tym nawet. A dlaczego nie masz menedżera? Bo trafiłem do dobrego klubu. Trafiłem do PGS Kry Bełchatów i wiedziałem, że tam nie spotka mnie nic złego, że to nie jest klub, który... To był klub, który był na szczycie wtedy, wygrywali po prostu Mistrzostwo Polski za Mistrzostwem Polski i słyszałem, jak tam jest i słyszałem, że nic złego cię nigdy tam nie spotka, więc tak naprawdę kwestia była tylko dogadać wysokość kontraktu, a resztę zapisów byłem pewien, że będzie dobrze. I teraz z perspektywy czasu po 7 latach myślę, że zrobiłbym podobnie. Czyli uwierzyłeś w swoje zdolności negocjacyjne. Ale ja myślę, że to też jest dobra szkoła życia dla młodych siatkarzy. Ja lubię sobie stawiać jakieś tam wyzwania, a myślę, że podpisanie kolejnych kontraktów to jest niezłe wyzwanie. W Legii Andrzej Duda chyba nie ma menedżera, z tego co wiem. Andrzej, jeszcze kilku innych zawodników. A kto? To trzeba... Zrezygnowało, nie chciałbym w ich imieniu, ale to nie jest tak, że posiadanie menedżera to jest jednoznacznie źle. Czasami... Nie, oczywiście, że tak, tylko się zastanawiam. Ja mówię czasami tylko sobie. Się tam przydaje, ale na pewno jeśli chodzi o kwestię przedłużenia kontraktu z klubem, który jest wiarygodny i w którym pracują porządni ludzie, no to rola menedżera jest znikoma. To nie jest każdy zdrowo, powiedzmy, myślący młody człowiek sobie poradzi z przedłużeniem kontraktu w klubie, nie potrzebuje tego menedżera. Ile się z wami negocjuje kontrakt? Jak długo?
No on tutaj negocjował 3 minuty, nie wiem czy czytał akurat. Znaczy nie negocjował, chyba nie czytał na poważnie, aż ja byłem zdziwiony. Przyszedł, zapytał się gdzie podpisać i poszedł. A jak to jest w branży muzycznej? Długo trzeba czytać i... No trochę trzeba, takimi małymi literkami, co tam na końcu jest. Nie? Że czytasz, że wszystko się lega, a pod tą gwiazdką nie przeczytasz i jest później lipa. Trzeba odpłacić, wiesz, albo nie dostajesz za coś pieniędzy. No trzeba to czytać, wiesz, to są skomplikowane, ale podejrzewam, że w sporcie, w piłce, zwłaszcza już w tej chwili, a w piłce na takim już naprawdę europejskim czy światowym poziomie, to są różne rzeczy, które, wiesz, związane z promocją później zawodnika, czy z promocją produktów, które on z kolei i reklamuje i tak dalej, więc to trzeba pewnie na to, tak podobnie jest w muzyce, w zależności od tego, na jaki procent się umawiasz, wiesz, od płyty, czy też od wizerunku, takie różne rzeczy są, podejrzewam, że są w miarę podobne. Dostajesz, Janusz, po głowie za Legię na koncertach? Parę razy tak, znaczy wiesz, jakoś nie bezpośrednio, ale na przykład gdzieś tam na fejsie, nie, to tam mi jadą, jak jakiś wywiad, to wiesz, co ty w ogóle, co ci chodzi, ja mówię, przepraszam, ale ja to drużynę całe życie, o co chodzi, no, to komu mam kibicować, jak mieszkam tutaj, nie, mieszkam tu, a jeszcze teraz mieszkam troszkę pod, ale wcześniej mieszkałem tutaj, wiesz, na Koszykowej, jak wchodzi od placu na Rozdrożu, nie, no to wszyscy, ci kibice koło chałupy przechodzili dzień w dzień przez 30 parę lat, gdzie mieszkam, no to halo, no. Także, ale się przyzwyczaiłem do tego. Miałem jeden przypadek, słuchajcie, i to było jakieś 4 lata temu, nie umiem powiedzieć, może 5. Legii oczywiście w Poznaniu. Grałem przy Malcie, to był Juvenalia, jakoś maj chyba. Grałem koncert przy Malcie, wiesz, tłumy ludzi i przyjechałem tam rano do tego Poznania, ale tego dnia był mecz, ligowy mecz Legii z Lechem i był w Poznaniu, nie? I tam dzwonię do koleżanki, mówię, słuchaj, nie masz tu, ona mówi, wiesz, ja nie znam tu nikogo, to mówię, dobra, to ja tam na stadion nie, ale czy jest jakieś miejsce, jakiś pub, jakieś coś, ten mecz był popołudniem, czy jest jakieś miejsce, gdzie ja sobie spokojnie mogę pójść i obejrzeć przed koncertem? Ona mówi, słuchaj, jest takie fajne miejsce, gdzieś tam na Starówce mi powiedziała, słuchajcie, to był taki fan klub tych z Lecha. I tam były jaja. Przegraliśmy wtedy ten mecz 1-2 z Lechem. I pamiętam, że było 1-0 dla Lecha, później było 1-1 i w końcu Lech wygrał 2-1 ten mecz. Ja byłem tylko jeden. Tam w ogóle wszyscy przynosili te warka, piwo takie, wiesz, na takich tych... Ale nie miał pan koszulki? Takich dechach. Nie. Ja byłem tak jak teraz, nie siedzę, ale wiadomo, jak to byli kibice Lecha, to oni od razu wiedzieli, co, spojrzeli na mnie, ale nic, był spokój. Piłem sobie piwko, patrzyłem w monitor i w pewnym momencie wyszedłem do toalety, siku mi się zachciało, wyszedłem do toalety i wtedy padła bramka dla Legii, Legia wyrównała. I chyba nie żałuję tego, że nie widziałem tej bramki, bo ja bym zareagował, wiesz, spontanicznie bym skoczył. Jakbym skoczył i tam jest 300 chłopa z Poznania, to bym tego koncertu chyba nie dożył. No i tak później mówi się było... tak, gol do szatnia to był gol do kibla. Ale wiecie, ale oni tam dyskutowali i tak ja słyszę, wiesz, słyszę takie nieprzyjemne jakieś takie rozmowy i dwóch kolesi tam mówią, ty, słuchaj, ale on... No tak, on w Warszawie mieszka, ale on gdzieś tam, ja czytałem, on gdzieś tam z Mazur pochodzi, tam wiesz, rzeczywiście pochodzę, nie, tylko że mieszkam. Nie, no dajcie spokój, bo tam już się coś tam szykowało, także nie czułem się zapewnie, nie, ale okej, okay, no nie ma specjalnie. Karol, a ty nie boisz się tego, że ktoś ci wyrzuci, że identyfikujesz się z drużyną piłkarską, co prawda nie ma. Ale nawet, no właśnie, bo jak jedziesz na mecze z Bełchatowem, nie, gdzieś wy wpadę w ogóle zaliczyliście, pamiętasz? Jaką wpadkę? No dobra, już nie będziemy wiedzieć. No. Byliście w jakiejś telewizji, tak? Byliśmy. Z Andrzejem Wroną, też kibicem Legii. No i źle powiedzieliście o Bełchatowie. Telewizja śniadaniowa, tak to nazwijmy. Nie spodobało wam się, ale i od razu wyrzucono wam to, że tutaj? Nie, tam bardziej nie chodziło o to, że tutaj, tylko chodziło o to, że nie tam. Ale akurat teraz z Bełchatowem, jako klub mamy bardzo dobre relacje. Coraz więcej zawodników młodych Legii będzie tam grało prawdopodobnie stosunkowo blisko od Warszawy. Mhm. Kogo jeszcze? Arkadiusz Piech tam był w poprzednim sezonie. No Norbert Misiak poszedł. Kontuzji tak pechowo. No i w tej chwili rozmawiamy jeszcze. O kim? Nie mogę powiedzieć. No jakiegoś newsa proszę tu sprzedać, no bo to... Newsy mają to do siebie, że jak się o nich powie wcześniej, to mogą się zdezaktualizować, nim się zdarzą. Ale to jest ktoś z... Nie, z pierwszej drużyny. Nie, no ja rozumiem, ale ci z tego szerokiego składu pierwszego zespołu. No tak można powiedzieć, tak.
U nas to raczej tylko koledzy sobie żartują, no bo jest w klubie, mamy różne narodowości, ale też koledzy, którzy pochodzą z różnych... Serb, Francuz, Niemiec? No to było w tym sezonie, tak, a teraz będzie Argentyna jeszcze. No jeszcze Argentyna, podobno nieźle grają w piłkę. Bardzo dobrze. Ja tak myślę, Stefan, że jednego mówi, moglibyśmy to naprawdę sprzedać i by zamieszał. Ale oni urodzeni z piłką przy nodze, także myślę, że to dlatego. No i jeżeli to tylko jakieś docinki od kolegów się słyszy, tak, bo oni, nie wiem, kibicują Lechowi. Albo... A kto kibicuje Lechowi? Bo wiem, że jest grupa warszawska, czyli Wrona, Kłos i Winiarski, który kibicuje Legii. Tak. A grupa poznańska to kto? Grupa poznańska, nie wiem, czy u nas w klubie, ale z innych klubów na pewno ktoś się znajdzie. Kto, no kto? Kto kibicuje. Powiedz, bo to ciekawe. Nie wiem, czy Wojtek Żaliński nie kibicuje. On jest z Radomia chyba. Jest z Radomia, ale nie wiem, czy nie kibicuje Lechowi, coś ostatnio widziałem na Twitterze. Tak na wyrywki nie umiem powiedzieć, kto komu kibicuje. Jeszcze mówiąc. Ale czasem może zdarzają, tam, że, wiesz, ale oni się cieszą, jak Legia przegrywa. Tak? Cała Polska się cieszy, jak Legia przegrywa. No to jest niesłychane, to jest po prostu. Ale ja już opowiadałem taką powiedzmy anegdotę czy historię, która mi się zdarzyła w Łęcznej na koniec jesiennej rundy, kiedy nim właściwie usiadłem na stadionie, to już było 3-0, przegrywaliśmy. Mecz się skończył 3-1, nie byłem zachwycony. Ale szczęście tych ludzi, których później miałem okazję widzieć, pana prezydenta, prezesa klubu, oni, którzy... No, w 15 minut minęła mi złość do tego stopnia, że powiedzieli, że to jest najważniejszy mecz w ogóle w sezonie i właściwie warto było przez te lata z tą Łęczną do tej ekstraklasy się dobijać, żeby właśnie żeby biegać z tą Legią i że to jest wszystkiego warte. Wznosili toasty, wypiliśmy zdrowie i muszę powiedzieć, że po 15-20 minutach już udzieliło mi się to również, to znaczy tylu zadowolonych ludzi, to jednak nawet czasami przegrywając można komuś sprawić przyjemność. Czyli Legia jedno, że całą Polskę. Wyjechać z Łęcznej z uśmiechem na ustach po porażce, musieli naprawdę gospodarze dużo się natrudzić. Pytanie drugiego prowadzącego do naszych gości. Po jednym pytaniu i będziemy za chwilkę... Ja znowu jestem nieprzygotowany, ubiegłeś mnie ze wszystkim. Dlaczego? Rozumiem, że chcemy poruszyć ten wątek, powiedzmy, stadionowy jeszcze pociągnąć trochę, możemy, tak? Chyba, że chłopaki powiedzą, który piłkarz im imponuje i dlaczego jest to w ostatnim czasie Nikolicz. Ja w ogóle patrzę nie tylko na Nikolicza, ale patrzę na tych dwóch, bo ten drugi Prijović, tak? To on jest też Serbem? Tak. Szwajcarem, a drugi Węgrem. Tak. A drugi Węgrem. No, ale powiedzmy, że Serbami. Tak, tak. Serbami. Ja patrzę, że oni coraz fajniej, wiesz, te pierwsze mecze tak się nie kleiło, ale to zrozumiałe, dopiero się tu pojawili. Natomiast Nikolicz uczył się definicji spalonego wtedy. Słuchaj, w ta bramka, nawet ta wczorajsza strzelona, to w ogóle na plecy wziął tego obrońcę i w takim czasie, kiedy bracie wychodzi, tam gdzie tylko mógł, to w inne miejsce nie mógł strzelać, tam trafił. Więc i ten drugi zawodnik, ten, który myślę, że to jest fajny pomysł z tymi dwoma, wiesz, Serbami takimi, bo oni tak trochę się na zmianę grają, nie? Że to jest, może coś z tego być. Zresztą, umówmy się, no, wątek serbski w Legii Warszawa, to od lat jest taki, że zawsze tutaj oni się, ci Serbowie jako może nie wszyscy, ale większość się sprawdzali. Radowicz, Wukowicz, Okuka, Świetlica. No Świetlica, no więc wiesz, no cała... No, ale były też przypadki takie jak na przykład Knarzewicz. No Knarzewicz, to jest w ogóle nieporozumienie. Ale to... on akurat słyszałem, że był siatkarzem plażowym wcześniej, nie trafił do Legii. Może po prostu jechał do Bełchatowa, trafił do Legii. Ale u nas Karol? Też jest wątek serbski w siatkówce. Akurat w naszym klubie też bardzo dużo Serbów i to dobrych Serbów. Dobry jest Serbii. Sreczko Lisiniacz. Sreczko, Atanasiewicz. Atanasiewicz, to jest... Zresztą, co tutaj dużo mówić, Serbia w sportach drużynowych to jest potęga. No, potęga zawsze była. Począwszy od piłki wodnej, przez, tak, to prawda. Przez nawet piłkę ręczną, kosz, siatkę, zawsze piłkę. Tak, to jest a bardzo, wam, bardzo dużo talentowanych ludzi, bardzo zdeterminowanych. W mojej ocenie w dużej mierze to jest kwestia charakteru też. Oni bardzo chcą po prostu coś osiągnąć. Ale słuchajcie, ja pytałem trenera siatkarskiego, Lubomira Trawicę, z którym mam tam regularny kontakt i go pytałem, mówię, powiedz mi, dlaczego tak jest, on jest... Chorwatem, ale prowadził reprezentację Serbii. Dlaczego tak jest, że w sportach zespołowych wy tak wysoko stoicie? On powiedział, że odpowiedź jest bardzo prosta. Czy na trzepaku, czy na prawdziwym boisku? Czy mając lat 6, czy mając lat 26? My zawsze
gramy o coś. Jeśli grasz o G, tak się wyraził, to w życiu nic nie osiągniesz. Im od małego się wpaja, że trzeba wygrać. To prosta zasada, no tak, prawda? Ale to właśnie u nich, właśnie to co prezes mówi, że od tego, od piłki wodnej. Oni cały czas mają, ale wyobraźcie sobie, jaką potęgę musi, jak to był Zjednoczony, jak była Jugosławia. Przecież i Chorwacja, i Bośnia Hercegowina, i Serbia, i Czarnogóra. Słoweńcy przecież, pamiętacie, jak zagrali na wielkim turnieju. We wszystko grają, w piłkę ręczną, we wszystko dadzą i mają gwiazdy, bo przecież w piłce ręcznej, wiesz, mają przecież tych, co utrzymują Francję tak naprawdę, czyli Nikola Karabacic, tak, no to wiesz, to wszystko są Serbowie. My oglądaliśmy teraz te Mistrzostwa Świata w Katarze i chłopaki właśnie z Serbii przyszli, o przecież on grał dla nas z Serbii tam kilka lat temu, więc nie tylko ciekawe się... jest też, jak oni się dobrze aklimatyzują właśnie w różnych krajach typu Szwajcaria, nawet Niemcy, Francja, i oni się potrafią wszędzie odnaleźć. Jest bardzo wielu właśnie Serbów, którzy grają w reprezentacjach różnych krajów, już się urodzili gdzie indziej. No i to jest chyba dobry kierunek, oni się w Polsce dobrze czują, język szybko łapią, więc nie mają z tym bardzo żadnego... Bardzo szybko. Przecież Mirek Radowicz, to jak pamiętam, jak przyszedł, to było tak słabo, wiesz, sam początek, nie? To tam oczywiście Vuko go tam w to wszystko wciągał i tak dalej, tam jeszcze paru znajomych. Ale później tak nie widziałem go przez parę miesięcy, to taki postęp z językiem. Ale oni też był... chcą, bo to też jest ważne, że oni chcą, że im zależy i się starają, bo to z językiem to jest tak, że trzeba chcieć. Jak sobie siedzisz i nie chcesz mieć kontaktu i nic nie robisz w tym kierunku, to samo nie przyjdzie. Oni starają się. Chcą, no i to, mają. Chcą być częścią grupy. Vuko to w ogóle poliglota. W ogóle, jak, ty wiesz, jakich on słów używa? Ja czasami aż się zastanawiam i to takich, wiesz, to rzadko. A spróbuj z Vuko porozmawiać nie na tematy piłkarskie, tylko na te wszystkie zupełnie poboczności, tak? Na tematy społeczne, polityczne. Rozumiem, chociaż on nie lubi angażować się w takie politycznie dyskusje. Nie, ale społeczne tak. No, rozmawiałem parę razy, to wiem, że... Teraz jest trenerem w drugiej drużynie, ma okazję przekazać wiele młodym chłopakom. Tak, właśnie widziałem, że się zajmuje, to fajnie. Fajnie. Dobra, po ostatnim pytaniu. No proszę, bardzo proszę. Może wy macie pytanie? Teraz jest okazja zapytać, kiedy będzie tych dwóch piłkarzy, których Legia obiecywała na przykład... Nie, ale nie w ten sposób. Ja, no, ja bez pytania odpowiem. Potrzebujemy jeszcze dwóch zawodników i zrobimy wszystko, żeby do końca okienka się w klubie pojawili. A okienko, o właśnie, a okienko jest do końca. Koniec sierpnia, tak? A no to jeszcze jest miesiąc czasu, to można się rozejrzeć. No fajnie, fajnie by było, bo kurczę, no trzeba wygrać te mistrzostwo. Stulecie jest w tym roku. Halo, panowie. Byłoby pięknie. Ważny moment, tak jest. Karol, twoje pytanie? Bardzo mi się podobają te nowe koszulki. Białe jak zawsze są ładne, ale zielone są super. Zaraz po programie przygotujemy. Zielone czy białe bardziej? Mimo, że w białych się gra u siebie, ale zielone mi się bardzo podoba. No dobrze. A tobie, Janusz? Zielone czy białe? Nie, w ogóle fajny pomysł z tymi koszulami ze strojem, nie? Bo się przyzwyczailiśmy, że biało-czarne były Adidasa i były takie od iluś lat Legia grała i teraz ma inne, wiadomo, że to na stulecie, ale fajnie się na to patrzy i ja jestem zadowolony. Zresztą jest wszędzie mnóstwo billboardów tam, wiesz, z rzeźniczakiem. W mieście, tak, z rzeźniczakiem, tak, fajnie. Ja powiem tylko tyle, że to jest bardzo ciekawe takie zjawisko również emocjonalne, które buduje więź pomiędzy kibicami, drużyną i takiego poczucie bycia razem i mamy nadzieję, że ta kultura koszulki meczowej właśnie w dniu meczów się uda ją stworzyć w Polsce również, która jest w wielu krajach. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Właściwie nie musimy, no ale to nie byłoby uroku, gdybyśmy tak przedłużali w nieskończoność. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I ja też dziękuję. To gra Legia. To odcinek trzeci był? Trzeci. Trzeci. Ale nie ostatni.